Cześć, siemanko, witajcie z tej strony Matikonix, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale z serii M-Creek i w dzisiejszym odcineczku, no, zaczynamy tą wielką akcję Siano Kiszonkę na naszej wielkiej łące, na polu numer 30. I ogólnie co, to mamy listopad, poza odcinkiem oczywiście, co trzeba było dokończyć, to dokończyłem, wszystkie prace, które były robione przeze mnie w poprzednim odcinku, oraz również tutaj w listopadzie sobie skosiłem całą tamtą łoneczkę naszą, oczywiście po raz trzeci. Miałem kosić na odcinku, ale stwierdziłem, że już robiłem koszenie, to już kolejny raz kosić nie będę na odcinku. Proszę bardzo, tam sobie ktoś pojechał. I ogólnie dzisiaj no znajdujemy się pod sklepem. Kombajn też stoi pod sklepem. I nie sprzedajemy kombajnu. Dzisiaj dokupujemy sobie do tego kombajnu header do słonecznika. Z tego względu, że dzisiaj oprócz zgrabiania będziemy sobie robić też żniwa słonecznika. Także najpierw co? Musimy sobie zakupić. Znaczy najpierw tak. Wchodzimy sobie w wózki, bo musimy też wózek kupić, ale musimy kupić wózek ten do headera tego, który ma 12 metrów tutaj, można na nim kosić 15 na godzinę, jest to oczywiście specjalny header do słonecznika, dlatego sobie jego tutaj zakupimy za 92 tysiące, także jest to header dosyć, no... drogi, nie powiem, bo 100 tysięcy prawie na header to jest sporo, ale no dobra. Także mamy zakupiony header, teraz jeszcze musimy sobie tutaj kupić oczywiście wózek, także teraz tak, musimy sobie tylko co, no to kolor jakiś elegancki sobie załatwić, może załatwimy sobie taki czarny, dobra, to może zostać, także też sobie kupujemy. Dobra, kupiliśmy sobie to i jeszcze co musimy sobie zakupić, to nową zgrabiarkę. Ale zanim sobie zakupimy nową zgrabiarkę, to oczywiście musimy sobie sprzedać starą zgrabiarkę. Naszą zgrabiarkę Kuna, dokładnie mówiąc, którą no jest u nas już jakiś czas, ale mówiłem, że będę chciał ją sprzedać, dlatego sobie ją sprzedajemy za 33 tysiące, także no, zawsze tam coś zarobimy z tej zgrabiarki, 150 jeszcze tysięcy tam zostało, więc teraz zakupujemy sobie zgrabiareczkę i będzie to tak naprawdę ostatnia zgrabiarka na tej serii, bo jest to tak naprawdę największa zgrabiarka, która jest dostępna w grze, która ma 15 metrów szerokości i no, kosztuje 90 tysięcy, ale to tam... na szczęście nas stać, także ja sobie tutaj zakupujemy za 90 tysięcy, także proszę bardzo, mamy zakupioną i mamy elegancko tutaj już wszystko podstawione. My sobie pierwsze co, to lecimy z klasem, z tego względu lecimy klasem, bo no do zgrabiarki tej klas, no po prostu, no klas, to się łączy, tak, także to wiecie. Podczepiamy sobie to i tym zestawikiem dzisiaj sobie będziemy zgrabiali. I ogólnie no, te zgrabianie nie będzie byle jakim zgrabianiem. Ogólnie no, zobaczcie, nie dostał, że piękny zestawik, który robi, nie powiem, robotę wyglądem, to będzie również robić robotę, jeżeli chodzi o zgrabianie. I też chodzi też o to mi, że te pokosy, które będą, no to będą te pokosy spore, nie wiem jak inaczej tutaj mogę powiedzieć, ale będą te pokosy spore, bo zobaczcie to. Ta łąka była, przypominam, skoszona 3 razy w tym sezonie. No zobaczcie ile to jest trawy, nie? To jest już samo to, że nie jest zgrabiona, zobaczcie jakie te pokosy, znaczy no widać, że tej trawy jest sporo, nie? Także ja tak szczerze mówiąc, no zobaczymy ile tego będzie. Najchętniej mówiąc, znaczy powiem wam tak, ja kosiłem na dużo różnych sposobów tą łąkę. I tak szczerze mówiąc, nie wiem w jaki sposób je zacząć zgrabiać, więc po prostu może spróbuję jechając tutaj najpierw odgrabić, a potem dopiero jakoś tam sobie, wiecie, odmierzyć i robić raz przy razie. Na razie tutaj sobie objedziemy przy drodze i myślę, że to będzie najlepszy wybór. Dobra, czekajcie, teraz tak, musimy sobie to opuścić, aż się boję, jak to te pokosy będą duże. Dobra, uwaga, uwaga. Zgrabiamy to? O mój Boże. Dobra, no to powiem wam tak. Ja nie wiem jak my to sprasujemy, tak szczerze mówiąc. Znaczy no jakoś trzeba będzie to sprasować. Ale... tak szczerze mówiąc to... no, pokosy zadowolone, no co ja tu mogę mówić więcej.
Pokosy są przeogromne. Tak jak to mówiłem, że będzie. No patrzcie, jakie te pokosy są szerokie, nie? Znaczy, no szerokie też, nie? Tutaj będziemy musieli co najmniej na dwa razy przejechać prasą na jednym pokosie. Także grubo, grubo będzie. Nie powiem, że nie, ale te prasowanie będzie dobre. Znaczy ogólnie w dzisiejszym odcinku nie, prasować nie będę. Dzisiaj się zajmuję tylko zgrabianiem. Zgrabianiem tutaj tej trawy oraz jeszcze sobie będziemy kosić słoneczniczek, także tak wam powiem. Ogólnie dzisiejszy odcinek może być trochę krótszy, tam 30 minut maksymalnie może mieć, z tego względu, że boli mnie gardło po prostu. No zresztą odcinka wczoraj nie było i no, że tak to powiem, mamy zimę i troszeczkę moje gardło muszę podkurować. I po prostu, żeby... No i dzisiaj też trochę będę, nie wiem, dzisiaj mówić może, czy ten, ale po prostu chciałem ten odcinek nagrać, żebyście go mieli na jutro, na poniedziałek. Po prostu, no i też będzie ten odcinek krótszy, więc nie chciałem nie wiadomo ile tych robót wymyślać. Miałem też jajka sprzedawać, ale najwyżej sobie sprzedamy te jajka na kolejnym odcinku. No na kolejnym odcinku będzie się więcej działo, będziemy to i prasować sobie i też będziemy sobie to owijać, także będzie się dużo działo oraz jeszcze będzie oddzielny timelapse wrzucony z sprzedaży tych wszystkich kostek, nie? Autoloadem, także powiem wam, że będzie tutaj akcja gruba, tak jak te pokosy, no bo ja naprawdę nie wiem jak to prasowanie będzie wyglądało, aż się boję, tak szczerze mówiąc, tego prasowania. Dobra, wiecie co? Ja bym najchętniej zrobił tak, że teraz tutaj sobie objedziemy może. No bo najlepiej to by było robić dookoła, tylko to ja mówiłem już kilka razy ostatnio, że te pola są tak duże, że ja nie lubię robić dookoła, bo ja objadę jedno kółko i ja muszę kończyć odcinek, nie? I na tym odcinku niby objechałem kółko, ale i tak wygląda tak, jakby to gówno bym zrobił, nie? Więc ja tam wolę sobie wytyczyć jakąś ileś tam pola i sobie pozgrabiać raz przy razie niż tam dookoła, nie? Bo tak po prostu to lepiej wygląda moim zdaniem. No ale tak szczerze mówiąc, no jeżeli chodzi o ten zestawik, to za ten zestawik łapka w górę mile widziana, no bo no elegancko wygląda ten zestawik, klasa, którym sobie tutaj zgrabiamy. Dobra, spróbujemy teraz tak, o może nie podnosząc. O, dobra, udało się. Elegancko. Kurde. O, dobra. Jakoś to wykręciłem. Boże, te pokosy są aż straszne po prostu. Ja nie wiem, jak... Ja nie wiem, naprawdę, jak ja to sprasuję. Jakoś będę musiał, ale jak ja to sprasuję, to... To się okaże. Bo to na pewno będzie... Niezłe. No oczywiście robimy w kostki, jakby się ktoś pytał. Bo jakbym miał jeszcze to w bele robić, to już masakra całkiem by była. Z tego względu, że po prostu musiałbym się zatrzymywać. Ja będę robił to w kostki. W kostki to trzeba będzie opowijać sobie. No i tak to będzie wyglądało. Aż jestem ciekaw, jak ile tych kostek tutaj będzie, jak to całe wszystko sprasuje i owinę, nie? Będzie naprawdę przełomowe. Dobra, wiecie co? Ja bym z chęcią się tutaj przeciął po prostu, żeby nie musieć jechać dookoła. O! W taki sposób. No i będziemy sobie tutaj robić teraz o ten kawałek. Myślę, że tak porobimy sobie do 20 minuty maksymalnie. I będziemy mogli sobie lecieć ze żniwami słonecznika. Myślę, że będzie fajnie. Dobra, ogólnie tak, do czego chcę przejść, to do tego, że jak wiecie, była ankieta na społeczności dotycząca tego, czy chcecie maraton z M-Creeka. Jak wiemy, seria M-Creek małymi kroczkami dobiega końca i fajnie by było ten jeszcze taki porządny maraton jeden zrobić. I ten maraton, jak wiecie, wczoraj w niedzielę ogłosiłem na społeczności, no bo tam ankieta oczywiście wygrała, że chcecie, i wczoraj, czyli dzisiaj dla mnie to nagrywam, ale wczoraj dla was w niedzielę, na społeczności pojawiła się informacja z tym, w jakim okresie jakby ten maraton będzie, i będzie to maraton tygodniowy, będzie ten maraton trwać okrągły tydzień od poniedziałku do niedzieli, i będzie on w, jak wiecie, jak zapowiedziałem na tej społeczności, będzie on w dniach 29
Tak, czekajcie, bo ja tu widzę, że źle wjechałem trochę. 29 stycznia do 4 lutego. No, ogólnie chciałem trochę wcześniej, a nie tak pod koniec lutego, ale niestety ja jeszcze fery nie mam. Ja fery zaczynam dopiero 27 stycznia, więc po prostu chciałem już ferię sobie ten maraton zacząć, żeby na spokojnie sobie go tam ogarnąć i tak dalej, bo też ferię będę szykował od nędzy, więc wiecie, chcę mieć więcej czasu, dlatego stwierdziłem, że w takim okresie czasu ten maraton się pojawi, więc tak jak mówię, będzie to porządny tydzień maratonu Zemklika i najprawdopodobniej ostatni. I ogólnie też już jak sobie liczyłem odcinki i tak dalej, to najprawdopodobniej mam już przybliżoną datę zakończenia serii. No, wiem, że o tym końcu serii gadam już kurde parę miesięcy, ale no wiecie jak jest, ale też już przybliżoną datę zakończenia Zemklika mam i wiem na pewno to, że jest to miesiąc marzec. Jest to miesiąc marzec, najprawdopodobniej nie wiem, czy to będzie początek marca, czy to będzie końcówka marca, czy połowa. Wiem na 99%, że najprawdopodobniej w marcu tego roku skończy się ta seria. No bo jak liczyłem na sezony i tak dalej, bo mam w planach tu zrobić jeszcze tam 2-3 sezony, no to 3 na pewno, żeby tutaj wszystko to porobić, co mam porobić. No i te odcinki, tak mi wyszło, że seria ogólnie może się zakończyć około 230 odcinków, coś takiego, tam 240, nie wiem, no tam 230, 40, coś takiego, najprawdopodobniej. No i ten koniec na pewno wiem, że będzie w marcu, nie wiem którego marca, ale w 99% jestem przekonany, że seria skończy się w marcu. Także no tak naprawdę już niedługo, bo mamy połowę stycznia, więc już powoli, no, znaczy no, no już powoli będzie się ta seria kończyć, ale teraz tych odcinków będzie też najwięcej, tak naprawdę, żeby przycisnąć wiadomo na sam koniec tą serię. No i jeszcze przed nami intro, które się pojawi w 200 odcinku, muszę je zacząć robić ogólnie, bo 200 odcinek tak naprawdę możliwe, że już w kolejnym tygodniu będzie, bo dzisiaj mamy odcinek 197 chyba, więc w kolejnym tygodniu już najprawdopodobniej pojawi się odcinek 200, w którym też tam będzie intro najprawdopodobniej nowe, które miałem już zrobić jakiś czas temu, więc tak jak mówię, jeszcze przed nami tutaj fajne rzeczy nas czekają na tej serii. Mnóstwo fajnego kontentu, jeszcze fajne odcinki, będą akcje, także jeszcze będą akcje kiszonkę, wiadomo, z kukurydzy, także jeszcze tutaj będzie się działo, właśnie, a odnośnie odnędzy, to no najprawdopodobniej odnędzy, tak jak zapowiadałem ostatnio na Let's Playu, pojawi się w lutym i będzie to odnędzy, no takie inne trochę, znaczy przyjawim czy inne, tak inny był, będzie początek jakby zarysu fabuły i tak dalej. Nie chcę jakby dużo tutaj zdradzać na temat tego, ale mam nadzieję, że wam ogólnie się to spodoba, bo będzie to takie trochę połączenie dwóch serii, bo będzie jakby i od nędzy i będzie jeszcze dołączona jakby pobocznie druga seria do tego. I myślę, że to będzie bardzo fajne połączenie, pewnie nie, praktycznie pewnie nikt się nie domyśla, o co chodzi. Może niektórzy się domyślają, ale będzie to takie połączenie fajne i myślę, że to każdemu przypadnie do gustu, bo będzie tak naprawdę dwie serie jednocześnie w jednej serii, o tak wam powiem, także tyle mogę zdradzić tutaj właśnie, więc tak wam powiem. No tak szczerze mówiąc, no, powolutku jak się tak gada, no to jakoś to zgrabianie idzie, mogłoby wiadomo iść szybciej, ale nie jest aż tak źle. Troszeczkę żebym zgrabił tam, także zawsze tam coś. Dobra. Najgorsze jest to, że tutaj, o, muszę uważać, żeby nie dograbić tutaj tego drugiego, tego pokosu na poprzeczniaku, żeby go nie ruszyć. Dobra. Elegancko.
GPS trochę źle się ustawia. Chyba, czekajcie. Bo ta... To wpiszę, aha, 14 i 9, ona ma 15 chyba. Czy nie ma 15? Bo w sklepie pisze, że ma 15 metrów ogółem ta zgrabiarka. O. Dobra, na 15 metrów powinna zgrabiać, teraz zgrabia. No nie wiem, czemu GPS pokaże, jakby sobie wytyczył 14 i 9. To tam malutkie różnice prawdopodobnie, to coś tam może zbugować nieraz. Więc tak to wam powiem. No ale dobra, dobra. Co tu jeszcze takiego chciałem ważnego powiedzieć? To, że miałem ten kurnik postawić ogółem. I tego kurnika jeszcze nie postawiłem na dzisiejszym odcinku. I tak szczerze mówiąc, to jeżeli będę miał czas, znaczy tak szczerze mówiąc, w tym sezonie już bym tego nie stawiał. Z tego względu, że po prostu... że tak to powiem. No w kolejnym odcinku jeszcze będzie listopad i jeszcze kolejnym to już będzie zima, więc zostały tak naprawdę, nie licząc dzisiejszego, dwa odcinki z tego sezonu. I z chęcią ja bym postawił już to w nowym sezonie, ten kurnik. No ale znowu ta soma będzie przez zimę leżeć, niestety, jakby było to... Znaczy no, ja bym wolał, żeby to lepiej wyglądało w taki sposób, że jeszcze przed tą zimą tą somę bym jakby wziął i przetworzył na ten obornik już, żeby schować to, a nie tak leżało na polu. No ale chyba tak zrobię jednak, że postawię ten kurnik. Znaczy chodzi mi ten, o ten kurnik, co tam wsypuje się słomę i daj nam obornik, nie? I chyba tak zrobię, że go postawię dopiero na wiosnę. I sobie tam tę słomę zaczniemy właśnie w tym kurniku przerabiać. No bo to już w tym sezonie mówię. Kolejny odcinek to będzie jeszcze... No tak naprawdę kolejny odcinek to już będzie ostatni odcinek przed zimą. No i nie jeden odcinek z zimy będzie i to będzie tyle. Także... Także tak to, no powiem wam tak, o ile jeszcze do następnego odcinka, no to jedyne co, to będę musiał dograbić tutaj to całą tą łąkę, to już jeżeli chodzi o przygotowanie odcinka zimowego, to już będzie lada wyzwanie, bo i będę musiał, wiadomo, przyszykować wszystkie tam rzeczy na sprzedaż i tak dalej, ale też będę musiał dokończyć tutaj tą akcję, czyli będę musiał i to wszystko dokończyć, prasować, zgrabiać i wiadomo, że też... Oj, oczywiście, czekajcie, zobacz, no nic jest. I oczywiście też sprzedać to, jak to wspomniałem, tylko to sprzedam, postaram się sprzedać na timelapsie. Także tak to wam powiem. Więc zobaczymy, jak to ogólnie wyjdzie, bo jestem mega tego ciekaw. Znaczy ten na tym timelapsie, to najprawdopodobniej tego timelapsa sobie nagram na MP we dwóch i będziemy sobie to sprzedawali, żeby jakoś to szło. No i zobaczymy, jak to ogółem wyjdzie, bo będzie, no będzie to dużo jeżdżenia, nie powiem. Także z chęcią sobie po prostu takiego timelapsa nagram. Będzie to fajnie wyglądało. I tak. Dobra, ja mam 18 minut, więc ja tutaj wystarczy. No wystarczy nam tego zgrabiania już, kurde. I sobie elegancko tutaj zgasimy to i polecimy sobie teraz robić żniwa. Tylko musimy jeszcze kumbę, wiadomo, sobie wziąć z pola. No. Potężne są te pokosy, nie powiem, że nie. Także dobra, teraz tak, tepamy się tutaj pod sklep i musimy sobie wziąć teraz ten header, załadować na wózek. Elegancko. Tak, z jednej strony powiecie, że niepotrzebnie ten header kupiłem z tego względu, że pewnie tego słonecznika jeszcze z raz może skoszę i tyle. Że bardziej bym się opasał wypożyczyć, ale tam jakoś mnie tak naszło, żeby ten header kupić. Kupiłem ten header ogółem tylko do jednego kombajnu, no bo to by nie starczyło mi pieniędzy na dwa, dlatego stwierdziłem, że do klasa kupię, znaczy do klasa, do case'a kupię, bo do case'a jest, no bo header jest czerwony, case też jest to bardzo podobnego koloru, tylko że ten header ma tylko trochę jaśniejszy chyba, ten czerwony, tak mi się wydaje, więc stwierdziłem, że do case'a sobie ten header zakupię i case'em będę kosił dzisiaj. Także tak wam powiem. Dobra, zapinamy sobie tutaj pięknie haderek i możemy sobie lecieć na poletko. O, jak mi lagu. Lecimy sobie na poletko. Będziemy sobie oczywiście ten. Co będziemy sobie robić? Będziemy sobie kosić słonecznik na polu 25. Ogółem odnośnie soi, też co chciałem powiedzieć, to soję sobie dokończyłem poza odcinkiem kosić i sypnęło tej soi, uwaga, 232 tony. Także ogółem
sypnęło trochę mniej niż myślałem, że sypnie, bo mówiłem, że tam 250 ton, sypnęło 230. Także tam, no, trochę się pomyliłem, nie jakoś dużo, ale... No, ale tam trudno, i tak 230 ton soi to jest, no, prawie milion. Także z samej soi tyle pieniędzy to jest jednak coś. No, tutaj można już też podcinę sobie te dziadostwa. Ale to tam już dobra. Pokosimy sobie trochę tego słonecznika i będziemy sobie kończyć odcinek. No, 20 minut odcinka mam, więc tam 30 minut będzie miał. Może trochę więcej. I sobie zakończę. No, więc sobie teraz lecimy na pole. Elegancko. W ogóle mam zaplanowany... Oj, nie to. Mam zaplanowany słonecznik na kolejny sezon. Nie mam zaplanowanego. No to ciekawe. Znaczy ten plan jeszcze się zmieni, bo na wiosnę dojdę do pola jeszcze, więc tam jeszcze słonecznik się może pojawić. Nie wiem, jakie ja tam uprawy wymyślę. O, ogółem tutaj bawełna też nadaje się do zbioru, ale bawełnę to my będziemy zbierać sobie w kolejnym odcinku. Ale odnośnie słonecznika, no to jeszcze pewnie się pojawi w kolejnym sezonie, bo po prostu jeszcze pojawi się pola. Nie wiem, co na nich będzie zasiane i ile dokładnie tych pól dojdzie. Więc jeszcze ten plan troszeczkę się, wiadomo, że może zmienić. Ogólnie to, co się stało takiego wielkiego, to nie, chyba nie mówiłem tego w poprzednim odcinku, mi się tak wydaje, więc powiem wam tak. Jak dojadę na pole, to dopiero wtedy wam powiem. Bo może niektórzy to tak bardziej, jak oglądają te odcinki dokładniej, to zauważą coś... Coś dziwnego po prostu, nie? Także... No... Ten, kto uważnie ogląda odcinki, to zobaczy... No zauważy, że coś tutaj, kurde, jest nie tak. Niby to wszystko wygląda, jak powinno wyglądać, ale jednak coś jest nie tak. Jak ja wszedłem... Nie wiem, ogólnie kiedy to się stało, chyba jak Dawid, jak chyba odznaczałem mody, żeby Dawid to dołączył, to chyba musiałem oznaczyć przypadkowo po prostu to. No oczywiście chodzi mi o ten płot, bo tutaj jak wiecie, było ogrodzone. O, te budynki tutaj były ogrodzone takim płotem fajnym. Fajnie to wyglądało ogółem. I co? I dupa, kurde. Płota nie ma. I ogółem nie wiem, czy go odznaczyłem, czy... No bo co, sam się nie usunął. Dawid mówił, że tego też nie usunął, więc tak szczerze mówiąc nie wiem, pewnie oznaczyłem. Bo jak wziąłem sobie save'a sprzed paru odcinków, zanim Dawid jeszcze dołączał, to płot był. Także ogółem pewnie go oznaczyłem, także no. I nie pamiętam, na który to był dokładnie płot. I nie pamiętam dokładnie, jak stało, także taka lipa. Znaczy no, postaram się to ogrodzić świadomo, ale tylko tak o tym mówię, bo mega się dorzuca w oczy, bo z tym płotem było o wiele ładniej. A tak to jest, tak wiecie, bardziej dziko po prostu. Ale już mi się dzisiaj nie chciało tego ogarniać, tego płota, bo tak jakoś się i tak wkurzyłem, bo mówię, czemu tego płota nie ma. Tak samo z tym płotem jest pod naszym wiatraczkiem, co tam był kawałek takiego płotka, to tam też on zniknął i też będę musiał dobudować sobie znowu. Także no, takie tutaj rzeczy się, biby tworzą. Czekaj, to bo tu nie wiem, czy ja w ogóle dam rady wjechać. O, dałem radę. Dobra, czekajcie, teraz tak, musimy sobie tutaj dobra, jakby to teraz kosić? Kurde. Dookoła, no dobra, to wjedziemy. Spróbujemy sobie to kosić dookoła może. Dobra. Ale tu 15 godzin się kosi szybko. Tak szczerze mówiąc. No jednak jest różnica i to spora pomiędzy koszeniem. Oj, kurde, bo to... Aaa, to tak jest zrobione. Ja już chciałem to opuścić, a zobacz to. Ej, to przynajmniej w końcu to dopracowali, że ten header się nie opuszcza tak jak zwykłe headery, tylko rzeczywiście on jest tak u góry, no bo to jest słonecznik oczywiście. Także fajnie to zrobili przynajmniej. No tym headerem to jeszcze chyba nie kosiłem ani razu. Tak mi się coś wydaje, słonecznika. Zawsze kosiłem słonecznik headerem do kukurydzy, a dzisiaj kosimy w końcu headerem dostosowanym do tego. Ja bym tego headera nie kupywał, jeżeli nie to, że można nim kosić 15, a nie 10. No ale to, no 15 na godzinę, a 10 to jest różnica spora, nie? Ja to czuję. No i też tutaj robiąc to i kosząc, to też odczujemy, że jednak szybciej te żniwa nam pójdą, niż jakbym miał kosić headerem do kukurydzy. Także tak to wam powiem.
No. Dobra, z tego co widzę, no słonecznik nie sypie jakoś mega dobrze, 3,5 tony dopiero, no ale to jest słonecznik. Słonecznik to, z tego co pamiętam, to nigdy dobrze nie sypał, niestety, no ale... Już słonecznik to chyba gorzej od soi chyba sypie nawet, z tego co mi się kojarzy. Bo soi sypie 9 ton, a słonecznika chyba 8 z hektara. Tak mi się coś wydaje, że chyba tak jest. Także no, ale zobaczymy. Zobaczymy, ile z tego pola słonecznika będzie, bo jestem tego dosyć ciekaw. Ile tego słonecznika może sypnąć. A tak obstawiam, no tu 5 ton tyle sypnęło. To pole jest takie, więc tu obstawiam. Nie wiem, ile go obstawię, tak szczerze. No 100 ton, nie no, gdzie 100 ton. W życiu 100 ton to nie będzie. Nie wiem, ile te pole ma ogólnie hektarów. Ale tak obstawiam pomiędzy... Kurde. Pomiędzy 60 a 80 ton, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to jest za dużo powiedziałem, czy za mało, ja nie wiem. Bo nie pamiętam, jak dobrze to sypało, ile tu jest hektarów. Więc ja tak obstawiam tylko, że... Pomiędzy 60 a 80 ton, że w tym przedziale może tego słonecznika być. No, mogę się też zdziwić, bo będzie 100 ton, ale to wątpię, że tyle będzie. No ale tak obstawiam pomiędzy 60 a 80 ton, że będzie. No bo to słonecznik jest. No znaczy ten, no, te pole też nie jest jakoś mega wielkie, nie? Nie jest też małe, ale też nie jest jakieś wielkie. Także... Zobaczymy, jestem tego dosyć ciekaw, jak tego tutaj sypnie. Dobra, ja teraz tak. Z chęcią to ja bym się teraz przeciął. Elegancko, dlatego się przetnę. I będzie kwicior, myślę. Dobra, 63% dopiero mamy, także spoko. Ja chyba nie dojadę nawet do końca pola, tak szczerze mówiąc. Mogłem się wysypać, bo... Będę musiał teraz wjeżdżać zaraz z przyczepą w środek pola. A to nie będzie za fajne, tak szczerze mówiąc. No chyba, że zrobimy po prostu w taki sposób, że troszeczkę uszukamy grę. I tam sobie dodamy, no, w sensie usuniemy z kombajnu i dodamy do przyczepy. Tak trochę, że troszeczkę zrobimy nierealnie najwyżej, no bo... Zanim ja tutaj dojadę tą przyczepą, zanim co zrobię, to minie 5 minut. Także... Także wiecie, a tu też tam nie jest seria nie wiadomo jaka, w sensie nie jest to ani wieśniacy, ani sąsiedzi, ani nic w tym stylu. To tutaj tam trudno. Ten jedyny raz na odcinku, jak tak zrobię, to się nic nie stanie. Może mnie nie zwyzywać do coś takiego. Chyba, że nie będzie potrzeby robienia tego. Ale coś mi się wydaje, że chyba będzie potrzeba. Albo w sumie, czekajcie, może dojadę do końca. Może nie będzie potrzeby, żeby tak robić. O, proszę bardzo. Czekajcie. Może się uda? Kurde. Ja nie będę nic zjeżdżał ani nic, żeby nie oszukiwać. No dobra, chyba... Chyba na styk starczy miejsca. No, była. Dobra, i kto jest królem życia? Oczywiście, że ja. Dobra, udało się, kurde, na styk. Teraz tak. Dobra, bo my musimy chyba, no musimy zjechać na pewno tym, bo my to, no to wyżej stoi, więc żeby się wysypać, to musimy sobie zjechać trochę tym zestawem z przyczepą, więc sobie tym elegancko zjedziemy. No te ciągniki jakoś tak się mi przyjęły, że do przyczep, one cały czas latają teraz, te ciągniki z przyczepami. Dobra, elegancko niech się tutaj sypie ten słoneczniczek. No i co, ja zrobiłem tak naprawdę przejazd dookoła. Znaczy nawet nie dookoła, bo dookoła to jakbym tamtędy jechał i tak dalej. Nie, no to tak szczerze mówiąc jednak tych ton będzie sporo. Tak mi się wydaje. No ale też dużo biorę, 12 metrów. Biorę, to także no też jest to sporo w sumie. Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Jestem ciekaw, ile tego słonecznika sypnie. Na kolejny odcinek postaram się ten słonecznik cały skosić. I zobaczymy, ile tego słonecznika sypnie. Także... Bo jestem bardzo tego, szczerze mówiąc, ciekaw. Dlatego słonecznika może sypnąć z takiego pola. Także tak to wam powiem. Dobra, mamy objechane dookoła. Więc ja teraz sobie będę jeździł raz przy razie tam, gdzie sobie wyciąłem. Dobra. Więc teraz tak. Dobra, to możemy włączyć sobie
I możemy sobie cisnąć w sumie. Także lecimy. A tak myślę, że jeszcze sobie objedziemy tam do końca i będziemy mogli sobie kończyć ten odcineczek. Dużo mega tych drzwi nie ma, ale też mówię, że nie będę po prostu przemęczał se gardła, bo jutro też wiadomo szkoła, więc przydałoby się też wiadomo komentować na lekcji, jak trzeba coś, albo odpowiadać. Chociaż zawsze jak trzeba odpowiadać, to nagle głosu w ogóle nie mam, bo tam zależy co. Ale głupoty jakieś się znajdą zawsze, to wiecie. No u mnie na lekcji to naprawdę jest czasami... Czy ja mam zajebistą klasę? W sensie nie mam jakiejś złej klasy, nie? Ale momentami, znaczy na przykład opinia nauczycieli w mojej szkole, o mojej klasie jest taka, że nasza klasa jest gorsza z zawodówki. Ja jestem w klasie technikum, a nauczyciele stwierdzili, w sensie stwierdzili, tak gadają, że tak naprawdę jesteśmy najgorszą klasą, bo jest najwięcej problemów w takich tam różnych rzeczy, nie? Więc tak to wam powiem. Ciekawy u mnie w szkole. Więc no, ale jest to taki okres, że wiecie, niby się nie chce, niby ten, ale potem i tak się tęskni. O. Przynajmniej tak jest w mojej sytuacji z podstawówką. Jak chodziłem do podstawówki, ja z chęcią bym teraz do tej podstawówki wrócił. Bo po prostu było inaczej, nie? Wiadomo, że niby się nie chciało chodzić, też wiadomo ten, ale z czasem jednak się stwierdza, że było jednak spoko i pomijając to, że się obsranym chodziło w każdy poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, kiedy była chemia, fizyka czy matma, to wiecie. Ale poza tym to było spoko, także tak wam powiem. Dobra, ja mam 32 minuty odcinka. Tak jak mówiłem, dzisiaj krótszy odcinek, ale już nie będę go przedłużał. Ja sobie go na jutro elegancko wrzucę, czyli na poniedziałek. Jutro ogólnie na kanale najprawdopodobniej pojawi się zieloneczka, także elegancko też fajnie będzie odcinek. Także dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć!